Argentyńskie rytmy na ulicach, fascynujące historie domów bez okien, próba wcielenia mnie do jednostki saperów, przysmak będący wspomnieniem z dzieciństwa, sala z dekoracjami w postaci malowideł aż po sam sufit, jedna z największych gotyckich świątyń na Śląsku i malowniczy Zamek Śląski. Biorę oddech i zapraszam do brzegu. Brzeg nad brzegiem Odry leżący i stąd tak po polsku nazwany. Tak o położeniu geograficznym miasta w swoich kronikach pisał Jan Długosz. Nie był zresztą pierwszym, który opisywał miasto położone na wysokim brzegu Odry. Najwcześniejsze zapiski z 1234 roku opisują osadę Wysokie Brzeg, która wraz z dwiema innymi osadami dała początek dzisiejszemu miastu. Około 1248 roku dzięki księciu wrocławskiemu, Henrykowi III Białemu, miasto uzyskało prawa lokacyjne na prawie średzkim, potwierdzone jeszcze dwa lata później. Liczący dziś ponad 770 lat brzeg w swoim herbie zachował tradycję osad rybacko-handlowych w postaci trzech srebrnych kotwic. Znajdujemy się w zabytkowym budynku ratusza, w jeszcze bardziej zabytkowej sali. Co to za miejsce? To jest sala rajców. Sala, w której od 1746 roku regularnie obradowała Rada Miejska. Wydaje się to pomieszczenie nieduże, ale radnych było tylko 10, więc się tutaj właśnie w tej części górnej mieścili. Tu również odbywały się posiedzenia sądu. No właśnie, ta balustrada od razu sugeruje, że wymierza się tu sprawiedliwość. Na szafach i na suficie są oryginalne barokowe malowidła. Co one przedstawiają? To tutaj za nami widzimy właśnie personifikację prawa rzymskiego, a po drugiej stronie personifikację prawa pruskiego. I to jest klucz do całego programu, ta szafa środkowa po stronie zachodniej, gdzie widzimy przekazanie przez Królestwo Prus władzy prowincji śląskiej, a prowincja śląska przekazuje ją miastu Brzeg. I od tej pory właśnie już też się zmienił system prawny, ale również system archiwalny. Stąd te właśnie malowane szafy, na których przedstawienia pokazują zakres spraw, w których gromadzone były poszczególne dokumenty. Malowidła wykonywali dwaj brzeżanie, którzy byli takimi malarzami, bardziej powiem sztafilerami, czyli takimi, którzy malowali coś już gotowego, ale sobie tutaj nieźle poradzili. Na pewno mieli gotowe wzory graficzne. To był Johann Sebastian Neubert i Karl Friedrich Eilich. To byli autorzy malatur na szafach, natomiast właśnie ten wspaniały plafon z personifikacją, alegorią sprawiedliwości malował malarz z Oleśnicy Ernst. Słyszałem, że z rozliczeniem tego nietypowego zamówienia były problemy. To była ciekawa historia, bo radni od razu się chcieli pochwalić królowi, a ten bardzo szybko im odpisał: panowie radni, czy to robiliście ze swoich własnych, prywatnych pieniędzy, czy robiliście to z pieniędzy miasta? Jeżeli z pieniędzy miasta, to sugeruję wam jak najszybciej te pieniądze oddać. Zaczęła się duża korespondencja. Przypuszczalnie jednak były to pieniądze miasta, bo radni zobowiązali się wykonać, jak powiem, za swoje prywatne pieniądze inne prace remontowe na rzecz ratusza. Ta sala przed wojną wyglądała inaczej. Część elementów zaginęła zaraz po wojnie, część podczas konserwacji została zabezpieczona, przekazana do Muzeum Piastów Śląskich. To były głównie kartusze, których jeszcze dodatkowo były napisy, z jakich spraw dotyczą te sprawy, które się znajdują, dokumenty, które znajdują się w tych szafach. To były właśnie te dwa anioły, to był ten orzeł pruski, to były portrety władców właśnie pruskich, wielki herb Królestwa Prus. No i rzecz bardzo ciekawa, taki niezwykły globus. Wydawałoby się, jak globus, no to kontynenty, morza, oceany, a tutaj na tym globusie były tylko namalowane, tak powiem, własności Królestwa Prus, czyli wszystkie domeny, którymi oni wtedy w połowie XVIII wieku władali.
Jednym z największych skarbów architektonicznych brzegu jest Zamek Piastów Śląskich. Paradoksalnie, jego zwiedzanie rozpoczynamy jeszcze przed wejściem do środka. Można tu spędzić trochę czasu. Na portalu umieszczono rzeźby władców Polski i piastowskich książąt śląskich. W drugiej połowie XIV wieku książę Ludwik I Brzeski przebudował zamek. Wtedy też powstała sąsiadująca z nim gotycka kaplica świętej Jadwigi. Kolejną przebudowę warowni ufundował w XVI wieku książę Fryderyk II. Jego syn, książę Jerzy II, kontynuował wizję ojca, dodając jednak więcej akcentów architektury renesansowej. Na początku XVI wieku na tereny Śląska przybyło wielu włoskich artystów i rzemieślników pochodzących z okolic jeziora Como, stąd zwanych Komaskami. Nic więc dziwnego, że książęta Fryderyk II i Jerzy II właśnie im zlecili przebudowę zamku. Architekci bracia Parr i bracia Newron przywieźli styl renesansu włoskiego w odmianie wenecko-lombardzkiej. W 1741 roku zamek częściowo zniszczono podczas bombardowania przez wojska pruskie. Przez lata popadał w jeszcze większą ruinę, zamieniony na karczmę, koszary i magazyny. Odbudowę obiektu prowadzono od lat 60. do 1990 roku. Dziś znajduje się tu Muzeum Piastów Śląskich z wyjątkową wystawą sztuki sepulkralnej. Najcenniejszym spośród 20 książęcych sarkofagów jest cynowo-mosiężny sarkofag księcia Jerzego III z 1664 roku. W parku przy zamku znajduje się jeszcze jeden interesujący obiekt. To brama Odrzańska, dzieło Bernarda Newrona. Była częścią założeń obronnych realizowanych przy zamku na zlecenie książąt brzeskich. Pierwotnie stała nad rzeką, przy drewnianym zwodzonym moście prowadzącym do miasta. Wraz z likwidacją bastionu w 1895 roku została przeniesiona do parku nadodrzańskiego. Budowę kościoła pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w 1739 roku zlecili jezuici. Barokowa świątynia powstała na zakupionych przyzamkowych terenach ogrodowych w miejscu, gdzie w średniowieczu znajdował się kościół i klasztor dominikanów. Ten kościół robi niesamowite wrażenie z zewnątrz, ale dopiero kiedy się wejdzie do środka, no to muszę przyznać, brakuje mi słowa, bo nie wiem, zachwyt, szok, zaskoczenie. Jak to nazwać? No, jest to barokowy przepych, barokowe, jednorodne dzieło sztuki, ale przede wszystkim widzimy tutaj wspaniały przykład malarstwa iluzjonistycznego, takiej barokowej kwadratury, czyli takiego kontynuowania rzeczywistej architektury w architekturze malowanej. To, co widać za naszymi plecami, za ołtarzem, to jest ściana, na której naniesiono te polichromie. To jest też efekt tej iluzji, bardzo ściśle, precyzyjnie wyliczonej matematycznie, bo malarz, który malował wnętrze tego kościoła, był również doskonałym matematykiem i geometrą. W Pradze, w Klementinum, uczył właśnie geometrii i matematyki. No bo kiedy patrzy się z tej perspektywy na sklepienie, no to perspektywa jest idealna. Kąty nachylenia tych kolumn. Nie do końca idealna, bo idealna to ona jest tylko z jednego miejsca, z tak zwanego punto stabile, czyli miejsca stabilnego, miejsca stałego. Kluczem do odczytania całego programu są dwa kartusze, które są cytatem z Ewangelii świętego Jana. I to Jan Kuben, malarz, który malował te malowidła, starał się tutaj uwidocznić. Ten program, który tutaj widzimy we wnętrzu, właściwie nie ma sobie równego w całej Europie. Rozbudowanie, wielowątkowość właśnie tego programu dotyczącego tylko Krzyża Świętego. Mamy tu w scenie głównej triumf krzyża. Na emporach niezwykle rzadko przedstawienie dziejów drzewa Krzyża Świętego. Już tego drzewa, tego krzyża, który już był zagubiony po ukrzyżowaniu Chrystusa, został potem cudownie odnaleziony. Cała historia, która aż prowadzi do nas, do Persji i do zrabowania tych relikwii z Jerozolimy i cudownego ich odzyskania. Wiadomo, ile czasu zajęło to Kubenowi? Ponad 6 lat. To było dzieło jego życia. Musimy pamiętać, że te malowidła są wykonane techniką fresku mokrego. To znaczy kładziono na mokry tynk farbę, trzeba było się śpieszyć, tak, dopóki ten tynk nie wyschnie. Nie wysechł. Nie można było tego zostawić na drugi dzień. Trzeba pamiętać, że no, to były bardzo wysoko postawione rusztowania.
większość elementów kompozycji była malowana należąco. A ja słyszałem jeszcze taką historię o tym, że Kuben miał niesamowitego pomocnika. Kuben miał swojego ulubionego pieska, trudno, że powiem, tą rasę dzisiaj ustalić, być może był to zwykły kundelek. Widzimy go tutaj namalowanego właśnie. Wiemy, że był czarno umaszczony. I ten pies według relacji samego Kubena miał mu po prostu pomagać, to znaczy przynosił mu pędzle. W kościele świętego Mikołaja nie zobaczymy już tak bogatych zdobień. To, co jednak przykuwa wzrok, to wysokość wnętrza. Dzięki 30-metrowej nawie, bazylika zaliczana jest do największych świątyń gotyckich na Śląsku. W 1995 roku w prezbiterium kościoła umieszczono ogromny, prawie 20-metrowy witraż. Spacerując po brzegu, pół dnia można spędzić wpatrując się w elewację kamienic. I tak na przykład na budynku przy ulicy Sukiennice 5 albo Dzierżonia 10 zapisana jest historia okien, których nie było. Blendy, czyli ślepe okna, to powszechny w średniowieczu rodzaj dekoracji architektonicznej, który do naszych czasów przetrwał w niewielu miastach. Jeśli budynek miał wiele okien, również tych nieistniejących, świadczyło to o statusie i zamożności właściciela. Z kolei przy ulicy Jabłkowej znajduje się niepozorna kamienica z ciekawą historią. Stając przed budynkiem, znajdujemy się nie na wysokości parteru, lecz średniowiecznego pierwszego piętra. Jest to dawna wieża obronno-mieszkalna, która swój parter, zaopatrzony w okna strzelnicze, ma w dzisiejszych piwnicach. Przez wieki o kilka metrów zmienił się bowiem poziom ulicy i średniowieczny parter jest dzisiejszą piwnicą. Dawna wieża mieszkalna była częścią najstarszego brzeskiego systemu obronnego. Jest to najstarsza kamienica w Brzegu. Powstała w drugiej połowie XIII wieku. Podczas wizyty w Brzegu nie można nie odwiedzić miejskich parków. Zajmują bowiem aż 90 hektarów powierzchni miasta. A zatem spacerując po mieście, raczej prędzej niż później, trafimy na łono brzeskiej natury. Wskazówka dla odwiedzających. Wśród zieleni o wiele przyjemniej spaceruje się, podjadając lokalny przysmak, czyli prawdziwą brzeską chałwę wytwarzaną tradycyjnie. Tradycyjnie, czyli ręcznie. Dopiero co spacerowałem po Parku Centralnym, założonym w 1807 roku, a teraz jesteśmy w Parku Wolności, chyba najpiękniejszym w Brzegu. I młodszym o ponad 100 lat. Park Wolności ma ponad nieco ponad 100 lat i to jest pomysł burmistrza Pepela, znamienitego człowieka, który miał wizję miasta, które dla swoich mieszkańców oferuje również park miejski. No i od rodziny von Lebeck ze Skarbimierza zakupiono nieco ponad 100 lat temu spory obszar gruntów rolnych. No i urzędnicy miejscy, wojskowi, kolejarze sadzili przez kilka lat na początku XX wieku ten wielki obszar leśny. Bo to jest bardzo przemyślana koncepcja. Dokładnie, bo jest i park angielski, prawda, w stylu. Jest taki typowy drzewostan, taki leśny, taki powiedzmy dziki, tak? No i rzeczywiście to jest bardzo dużo różnych gatunków, jak na przykład ta chińsko-koreańsko-japońska kaczuszka, mandarynka. Mają w Polsce tylko Warszawa i Brzeg. Jeśli chodzi o florę, to także są tutaj niezwykłe gatunki, jak na miasto. Tak, ponieważ Niemcy, którzy tutaj zakładali park ponad 100 lat temu, sadzili nie tylko gatunki rodzime, środkowoeuropejskie, ale również gatunki z południa Europy czy z Ameryki Północnej, z Azji Wschodniej, które wytrzymują nasze zimy. I rzeczywiście w tym parku mamy w tej chwili ponad 60 gatunków drzew i krzewów z różnych części półkuli północnej. Wyjątkowym pomnikiem historii wtopionym w miejską zieleń Parku Wolności jest kwadratówka. Gaj bohaterów miał być wspomnieniem poległych w I wojnie światowej żołnierzy ze 157 Regimentu Piechoty, którzy stacjonowali w Brzegu. Do dziś zachował się płytki basen, podstawy olbrzymich pylonów zamienione na gazony na rośliny i szpaler dębów szypułkowych.
Park nad Fosą to kolejne zielone miejsce w brzegu posiadające miejski amfiteatr. Z miejsca, w którym się znajduje, do sceny jest tak na oko 25 metrów. Co ciekawe, kiedy tam zejdę, znajdę się w Argentynie. W 2007 roku w brzegu po raz pierwszy odbył się festiwal tanga argentyńskiego i od tamtego czasu to jest najstarszy tego typu festiwal w Polsce. Zgadza się. Ale skąd pomysł, żeby tutaj organizować coś takiego? Trochę wcześniej z mężem zaczęliśmy się uczyć tanga i za tangiem jeździliśmy do Warszawy, do Wrocławia. To zabierało sporo czasu. Doszliśmy do wniosku, ale czemu nie zbudować środowiska na miejscu? Tango argentyńskim ważna jest bliskość, otwarcie, zaufanie drugiej osobie. Właściwie to jest coś, co ogarnia i duszę, i ciało, i umysł. To jest coś, co pomaga nam w relacjach. Bo tak naprawdę to, czego się uczymy, to relacji. Nie kroków? Nie kroków. Kroki są przy okazji. Ale są jakieś kroki w tango? To znaczy kroki, nie ma schematu. To właśnie odróżnia nas od tańca standardowego. Ja właśnie tak wybrałem to miejsce na naszą rozmowę, bo uznałem, że amfiteatr to będzie odpowiednia sceneria, ale nie byłoby szokiem czy skandalem, gdybyśmy poszli na pobliskie rondo czy zupełnie na nie, plac, tańczyliśmy przy rynek. Różnych miejscach. Na ostatnim festiwalu tańczyliśmy na ulicy Długiej. Mówi się, że muzyka łagodzi obyczaje, ale słyszałem, że naukowcy zrobili takie badania, które pokazują, jak tango wpływa na nasze zdrowie. Tango argentyńskie ma wpływ na połączenia komórek nerwowych w naszym mózgu. Okazuje się, że osoby, które ćwiczą regularnie, tańczą regularnie tango argentyńskie, prawdopodobnie nie zachorują na chorobę Alzheimera czy demencję starczą, ponieważ odnawiają się połączenia. No to wszystko brzmi tak niesamowicie i zachęcająco, że ja, posiadacz dwóch lewych nóg, chyba spróbuję. Pierwsza rzecz. Stajemy wygodnie na lewej. Tak? Możesz spróbuj do przodu pójść. Tylko blisiutko. I tylko nie pod kątem. Idziemy tak? Do stópek. Kroki są bardzo proste. Chodzimy do przodu. I w bok. Do boku. Do tyłu. I mamy jeszcze obrót. I to właściwie jest wszystko. To jest obrót? Tak, ale zostajemy w kontakcie. Zostajemy w kontakcie. Zostajemy w kontakcie. Tak. Pozwólcie państwo, że sam podsumuję swój taniec. To nie dla mnie. Ciekawe, czy sprawdziłbym się w roli sapera. W Polsce jest kilka jednostek saperskich, a jedna z nich mieści się tu, w brzegu. Tradycje wojskowe 1. Pułku Saperów imienia Tadeusza Kościuszki w brzegu sięgają 1946 roku. Brzeska jednostka jest pułkiem inżynieryjnym, który oprócz likwidacji skutków klęsk żywiołowych zajmuje się detonowaniem niewybuchów. Z pomocą dwóch osób udało mi się założyć te spodnie, co wcale nie było takie proste. Sam nie dałbym rady. Nie ma takiej opcji. Teraz mamy górę, tutaj, ręka. Ręka? Tak. Chciałem powiedzieć, że czuję się jak książę, że ktoś mnie ubiera, ale to wcale nie jest takie przyjemne. Leży wygodnie? Fantastycznie. To teraz zapinamy. Tutaj sterujemy. Jak założymy hełm, będziemy mogli sterować. Nawiew, oświetlenie. Czyli będę taką niezależną jednostką. Ile kilogramów ja mam w tej chwili na sobie? W tej chwili jest to podstawa, czyli goły kombinezon, który waży 34 kg. 34 kg. 1,34 kg. Ja tu czuję takie wzmocnienie. Co to tak, jest? Tak, generalnie cały kombinezon jest wykonany z kewlaru, ale ma też wkłady ceramiczne, także dla większej ochrony. I to tyle waży. Tak? To tyle waży. Tak? No, jeśli to jest system chłodzenia, system łączności, tak, jak się to wszystko dołoży na moje biedne plecy, to ile to będzie kilo? Taki komplet 100% waży 54 kilo. Zawsze jak przyjeżdżamy na miejsce zdarzenia, technik nigdy nie idzie pierwszy. Zawsze wysyłamy robota. Jeśli robot jest w stanie zrobić nam całe zadanie, całą robotę, no to wtedy plus dla operatora, że był w stanie i technik jest, że tak powiem, wolny. Ale nie zawsze można. Są miejsca, że robot nie dojedzie, nie jest w stanie zrobić. Wtedy mamy przyjemność ubrania tego kombinezonu. Uwaga na uszy.
może pan działać. Mamy taki niepisany zwyczaj, że kto pierwszy ubiera kombinezon, musi przejść swojego rodzaju test. Czy zgodzi się pan na ten test? Zależy, na czym będzie polegał. To znaczy, jak ma być wystrzałowo, to... Nie, wystrzałowo nie będzie, bo okay. Obiecuję. No dobra. Teraz z mojej strony trochę kokieterii. Proszę się położyć. Na plecach. Na plecach. Na plecach. Ja panu pomogę. Kładziemy się na plecach. Wygodnie? I teraz test polega na tym. Proszę wstać. Wstać? Tak. Matko. Po wizycie w Brzegu trudno zdecydować, która atrakcja podobała mi się najbardziej. Miejskie parki nie są zwykłymi parkami, lecz skrywają historię miasta. A może to wnętrze XVIII-wiecznego kościoła z iluzjonistycznymi malowidłami, które droczą się z naszym wzrokiem? A może sala rajców, która jest dowodem na to, w jak niezwykłych, artystycznych warunkach pracowali niegdyś miejscy urzędnicy? A może to, że udało mi się wstać w kombinezonie sapera? Jedno jest pewne, takie miasto nad Odrą to świetny pretekst do tego, by wyjść na brzeg i zgubić się w zabytkowych uliczkach.